stoimy na prywatnym gruncie Bacy, człowieka, który, można powiedzieć, rzeczywiście czuje w sobie te wołoskie korzenie. Chociażby przez kultywację tej swobody, przez takie traktowanie własności jako tu, że nie jest pogrodzone, że można wejść. Tak robili Wołosi, tak paśli, na swobodnych terenach. A za nami bacówka, nie zamknięta na kłódkę, mało otwarto, prywatno, wybudowana z prywatnych pieniędzy i proszę, zapraszam. Można wyjść, łostać na noc, można się przenocować, skorzystać, co byście tajną ustawili cysto. I to jest ta dusza i te ślady w nos Wołochów, ludzi ślebodnych, ludzi wolnych, ludzi, którzy dawali innym siebie. To już była sprawa indywidualna. Na każdej polanie, każdy miał swój sała, sam sobie wybierał. Ludzie czasami z zewnątrz czuli, że to miejsce jest dobre. Tak jak pies pani znajdzie najlepsze miejsce w chałupie, a kot najgorsze, to trzeba mieć w sobie. Te sala się w dzisiejszej dobie, nie mają to magickie w sobie. Dzisiejsze szałasy, bacówki budowane współcześnie, nie mają już w sobie tego odniesienia do sfery sakrum. Wiecie, dziś się postawi szałas, przykryje się go dachem i zupełnie nie ma znaczenia, jak ta bacówka wygląda, byleby pasowała do mody, która obowiązuje. A kiedyś obowiązywały jakieś zasady. Na przykład musiało być 7 rzędów gontu, bo to miało znaczenie, do czegoś się odnosiło, nie było przypadkowe. Bo jest 7 dni i jest 7 grzechów głównych. Pasterze byli zatopieni w naturze i respektowali jej prawa. Oni żyli w tej przyrodzie, a właśnie tu przyrodę respektowali. Każda polana miała swój charakter. I trzeba było się pilnować, żeby tak polanie zniszczyć, bo to wszystko było na wagę złota. To nie tak, że było jak dzisiaj, że leży syć koło długiem, zaraz to dziadami. Kozda skipka, kozda pięć ziemi była zadbana, wykosona, wypasiona i zaorana. Więc kolebę sytuowali przeważnie kasi przy wodzie, bo to była też podstawa, żeby nie nosić 100 metrów wody do koleby, bo wiadomo, że trzeba było. Drugie, warunki atmosferyczne. Musiały być trochę przyzacisny w miarę do słonecka, żeby to nie było w tak zwanej paciepie, w ciemnym, bo to inaczej się w takim siedzi. Tradycyjny szałas pasterski z dawien dawna to były kupa skali poukładanek, zrzucone takie zerdzi górą, kamieniami poprzyciskane. To były takie, można powiedzieć, prawie jak jaskinia. Potem to trochę zmodyfikowano i szałasy powstawały już z dachem normalnie dwuspadowym. Z rąb był przeważnie z okrąglakanu, bo jak tu pochalak, nie trzeba było krzesać wiele, nie trzeba było nic zrobić. Okrąglaka ściąć, wrócić go na zrąb, przykryć dachem. Od materiału dużo zależy, a przede wszystkim zależy od ścinki drzewa. Tu u nas to podstawą był smerek. Smerek jodła mnie, bo nie było tak po górach. Bardziej smerek i to na odpowiednim czasie, jak był ścięty, to się go chrobak nie imał. Nawet był bardziej odporny na ogień. Wykorzystywano to, co mieli. Nie? Jak na koleby, to przeważnie było takie trochę pojsze drzewo, ale w dobrym czasie ścięte, żeby go chrobak nie trafił. Bo wiadomo było, każde się liczył z tym, że trzeba było i pieniędzy, to lepiej trzeba było sprzedać ładniejsze drzewo, a z tego trochę gorszego dla sobie wybudować. Budowanie to jest albo rzemiosło, albo sztuka. Sztuka jest tej, kiedy budasz, to jest inicjatywa budowa. On co wie, na metrze się czasami nie znał, ale wiedział, jakie proporcje. On se snurem wymierzył, kijem se wymierzył i było dobrze. I wtedy była sztuka, bo kozda jedna była inna. Dawno ludzie mieli wbrew pozorom więcej czasu,
A jak ktoś miał swój smak, bo potrafił niewiele to zrobić. Wystarczy ładnie pod rysia podrobić, kasi jakieś, konia. I to już ma charakter, a to roboty dużo nie kosztuje. Tylko to musi być tak smak. Tak zwany smak, jak ja to gadam, że po prostu pasuje, nie przywlecone z kącikany, a lokalnie. I to jest dobre. Nie zaprowadza was niestety do wieskiej, nie powiem, tu żyją Wołosi, bo tu żyją Górole. Tu Gorczańscy, Podhalańscy, Beskidzcy, Żywieccy. Oni w Polsce, a i na Słowacji, w Czechach, na Rumunii, na Węgrach są pozostałością tych Wołochów. Dlaczego tak gadam? No bo podobnie myślimy. Mamy podobne słowa, mamy podobne ideały. Podobnie przetrwały kultury pasterskie w tych krajach. Podobnie się nazywa na bacówce sprzęt. I jest to jeden z takich namacalnych śladów wołoskich, to jest właśnie nazewnictwo sprzętów bacowskich, geleta, puciera. Bo to jednak ta kultura wołoska, te całe nasze polany, nasze sałasy, nasze owce, które prawie wyginęły do zera, to jest tu klimat stąd. I to powinno było zostać. Może nie w tej formie co dawno, ale dobrze by było, jakby ludzie uwidzieli, z czym to się je, bo dzisiaj dzieci nawet nie wiedzą, że mleko jest od krowy czy od owce. Jeżeli się nie zadba o góry, nie będzie polityki takiej naprawdę przemyślanej na roki do przodu, na 50 roków do przodu, to nasze sześciowiekowe polany gorczańskie, jak rynek w Krakowie, starodawne wizytówka, zginie. Bezpowrotnie. Obecorowska polhora była osiedlena na Walaszskim prawie. Orawska polhora powstała na prawie wołoskim. W okolicy zawsze było dużo szałasów. Postanowiliśmy wrócić do tych tradycji i spróbować je podtrzymać. Tworzymy w miejscowości Karpackie Centrum Kultury Wołoskiej. Będzie to rodzaj centrum turystycznego, w którym turysta otrzyma niezbędne informacje o tradycjach tego regionu. To miejsce będzie też służyć lokalnej społeczności, głównie do organizacji imprez kulturalnych. Okolitych opcji, a naszej opcji Orawska Polhora. Wspólnie z 9 instytucjami staramy się wytyczyć, czy wytyczamy szlak kultury wołoskiej. W ramach projektu, czy do projektu zostało zaangażowanych 5 instytucji społecznych, Polski, 5 instytucji ze Słowacji. To są różnego rodzaju organizacje, to znaczy i organizacje pozarządowe, i jednostki samorządu terytorialnego. Wszystkie te, które łączy jakby jeden cel, czyli promocja, rozwój regionu, w którym działają. To jest typowy szlak kulturowy. On żyje z ludźmi. To nie jest coś takiego, że wyznaczymy jakiś znak na jakichś miejscach i tak dalej i ktoś będzie się o coś dopytywał, co to może znaczyć. Nie. Póki są ludzie, póki jest ich kultura, póki jest szlak i tak naprawdę on będzie cały czas budowany. To się dzieje, to jest życie. Ten szlak jest szlakiem też i drogą naszego życia. Także to jest jakby najważniejsze dla nas. Nie? My się w pełni identyfikujemy właśnie z tą ideą i oczywiście będą te artefakty, czy jak to nazwać, takie symbole tego szlaku, brama wołoska, słupek, oznaczenia, te wydarzenia różne, w których uczestniczymy. Ale najważniejsze jest to, co nosimy w sercu, czyli to ta pamięć przodków, pamięć pasterzy, którzy tutaj te ziemie zasiedlali no już przed prawie 5 wiekami. Zieleni tam się łączyczka, zieleni.
tak też trzeba nam pożegnać ten ogień.